Kościół nie powinien się wikłać w tego typu powiązania. Taka polityka bezmyślności, że wszystko dla Ukrainy i nic w zamian. Pan Zełenski się wręcz obraził na Polskę, a niedawno jeszcze widzieliśmy, jak prezydent Polski Andrzej Duda wręczał order Orła Białego panu Zełenskiemu i jak oni obaj się w sposób teatralny obejmują, całują. No już nieraz to ma charakter karykaturalny. Pamiętajmy, że jest to kraj postsowiecki. Tam liczy się siła i przebiegłość, a nie Zełenski nie tylko, że nie chciał mu ręki podać, ale obraził wręcz Polaków w Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry, Eryk Błaszak, to jest Rozmowa Gońca, a moim i Państwa gościem jest dziś ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Szczęść Boże, szanowny księże. Szczęść Boże, witam wszystkich serdecznie. Proszę księdza, czy prawy rozum nie pozwala na kompromisy? Nie no, kompromisy są konieczne, tylko jest kwestia zakresu tego kompromisu. Oczywiście są pewne rzeczy, które kompromisom nie podlegają, jak na przykład przykazania Boże. Dlaczego zadaję takie pytanie? Jakiś czas temu Rada do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski wydała wademekum wyborcze katolika. Trochę na ten temat się mówiło. Jest tam 5 punktów, między innymi uczestnictwo w wyborach, znaczenie dobra wspólnego, uznanie demokratycznych wyborów, jest też oczywiście modlitwa za ojczyznę. Ale tutaj najwięcej kontrowersji, też najszersze jakieś tam pole interpretacyjne wzbudził punkt 3, że są pewne wartości nienegocjowalne. I tutaj mamy między innymi taki zapis: w tych sprawach, które dotyczą istoty porządku moralnego, prawy rozum nie pozwala na kompromisy. W konsekwencji katolicy opowiadają się bezwarunkowo po stronie prawa do życia od poczęcia do naturalnego kresu, bez równą determinacją zabiegają o ochronę praw rodziny opartej na monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej płci. Proszę księdza, dlaczego Rada do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski wypuszcza taki dokument? Czy to jest w ogóle potrzebne, księdza zdaniem? Tutaj są może dwie płaszczyzny, więc ja jeszcze powtórzę, że tak jak powiedziałem na samym początku, kompromisy w zakresie przykazań Bożych są niemożliwe dla katolika i chrześcijanina. Natomiast wszystkie inne sprawy społeczne, które oczywiście też wynikają z tych przykazań, czy sprawy z zakresu życia społecznego, politycznego, czy edukacji, no jest już sprawą kompromisu. Natomiast i tutaj od tej strony, no tu episkopat ma rację. Natomiast samo vademecum, no jednak stawia taki znak zapytania, bo po pierwsze, gdyby rzeczywiście nie było powiązań między światem polityki a światem kościelnym, to tutaj Kościół występowałby w roli takiego niezależnego arbitra. Natomiast sytuacja polska jest taka i chyba tego już nikt nie ukrywa, że ten sojusz ołtarza stronem jest i on ma bardzo różne objawy i dlatego też jakikolwiek dokument, który jest ogłaszany przez Episkopat Polski, no jakby z założenia przynajmniej przez część obywateli traktowany jest jako dokument o takim charakterze politycznym. I niektórzy się od razu doszukują w tym vademecum, że należy głosować na tą czy inną partię. I to jest moim zdaniem bardzo źle. Tutaj mnie zabrakło też jednej zasadniczej rzeczy, że biorąc pod uwagę, jaka jest specyfika głosowań w Polsce, to o ile w wypadku głosowania do Senatu, no mamy tutaj na tej zasadzie tą ustawę, że państwową, że głosujemy na konkretną osobę, tak w wypadku głosowania do Sejmu, no mamy głosowanie na listę. I teraz dany obywatel chce głosować na
osobę X na tej liście, no i właśnie zaznacza ten znaczek X przy tej osobie, a w rzeczywistości wchodzi ktoś inny. I myślę, że tutaj brakuje mi w tym dokumencie takiego jednoznacznego powiedzenia, że inaczej będzie wyglądać, inaczej są te wybory do Sejmu, inaczej do Senatu. I tu trzeba się nad tym zastanowić. No bo tak, proszę księdza, z jednej strony mamy oczywiście oświadczenie prymasa Polski, Polaka, który mówi o tym, że Kościół nie jest miejscem na agitację polityczną. Z drugiej strony mamy wademekum wyborcze katolika, ale ja też nie odnoszę wrażenia, żeby to było wskazywanie palcem, na którą partię mamy zagłosować. Są to pewne ogólne ramy. Natomiast tak jak ksiądz tutaj zwrócił uwagę, że no jednak niektórzy mogą tak ten dokument odebrać, że, no, że wiążą jedną z partii politycznych ten dokument. Z czego to może wynikać? No to właśnie wynika z tego sojuszu ołtarza stronnym. Ja tu tylko wyjaśnię, że to pojęcie, kiedy sojusz ołtarza stronnym oznacza, kiedy relacje między obozem władzy, świeckim obozem władzy, są bardzo silne i bardzo wielopłaszczyznowe z władzą kościelną. I niestety w Polsce mamy tego taki żelazny przykład. I z tego wynikają te problemy, że episkopat w dobrej intencji mówi właśnie w tym wademeku o pewnych wartościach, ale statystyczny obywatel w Polsce no może od razu mieć skojarzenia, że to chodzi o tą partię, którą ewidentnie znaczna część episkopatu popiera. I myślę, że to jest właśnie taka praprzyczyna tego, że tego typu dokumenty no, są interpretowane jako dokumenty polityczne. Chociaż moim zdaniem episkopatu nie ma takiej chęci w tym vademecum, żeby jednoznacznie wskazywać daną partię. Mhm. A czy zdaniem księdza ten sojusz to tak, no obie strony pragną tego sojuszu, czy to jest na przykład tak, że jedna ze stron jest bardziej w tym ekspansywna? No niestety w warunkach Polski to obie strony chcą, bo to jest inaczej w innych krajach, gdzie obóz rządzący, niezależnie jakie tam są struktury demokratyczne, wręcz narzuca Kościołowi pewne rozwiązania. A tutaj no, jednak obie strony chcą, bo ja jestem świadkiem tego choćby w mojej rodzinnej archidiecezji, czyli diecezji krakowskiej, gdzie poprzedni metropolita krakowski wspierał bardzo mocno Platformę Obywatelską, również ze względów rodzinnych, bo niektórzy członkowie jego rodziny kandydowali z tej listy i nawet organizowano rekolekcje dla działaczy Platformy Obywatelskiej. A teraz mamy następnego metropolitę krakowskiego, no, który też już nie kryje tego, że dla niego jedyną siłą, którą należy popierać, jest Prawo i Sprawiedliwość. No i w jednym i drugim wypadku to jest źle, dlatego że Kościół nie powinien się wikłać w tego typu powiązania i myślę, że tu jednak poszło to za daleko i ciężko w tej chwili mówić, że Kościół jest obiektywny w tych sprawach politycznych i że jest niezależny od nacisków polityków. No dobrze, no a jak rozmawiać z ludźmi, którzy uważają, że no Kościół jednak powinien zabierać głos w sprawach politycznych, tak jak to było na przykład jeszcze przed 89 rokiem i że no ta tradycja też tutaj polska, powiedzmy niejako, no daje mandat hierarchom kościelnym do zabierania głosu w tych sprawach. Tak, inaczej było przed 89 rokiem, inaczej było w czasie zaborów, inaczej też w czasie okupacji hitlerowskiej czy sowieckiej. Wtedy rzeczywiście Kościół spełniał taką rolę, że jest wyrazicielem woli części społeczeństwa, no, które się nie godzi z tym systemem. No ale nikt wtedy nie podejrzewał księży biskupów o to, że kolaborują z komunistami, chociaż takie pojedyncze przypadki może się znalazły w historii.
Natomiast po 1989 roku no już jest sytuacja inna. Są wolne wybory, są partie polityczne. Kościół tu już nie musi zastępować społeczeństwa. Więc inaczej można powiedzieć, miał nawet przed 1989 rokiem taki nawet mandat społeczny. Bo ja znam takich ludzi, którzy byli niewierzący, ale którzy bardzo doceniali to, że Kościół właśnie się upominał o prawa robotników, o uwięzionych, o więźniów politycznych, no to wtedy było to akceptowane. Natomiast po 1989 roku wygląda na to, że część władzy kościelnej jakby nie zauważyła tego, że się zmieniła sytuacja. Oni ciągle trochę żyją w takiej epoce komunizmu, gdzie jednak wypowiedzi stricte polityczne no mają być akceptowane przez społeczeństwo. No nie będą akceptowane i tu Kościół nie powinien się w żaden sposób angażować. Natomiast oczywiście ma prawo wypowiadać się w sprawach moralnych, na przykład w sprawie ochrony życia poczętego, w sprawach edukacji. No to są te dziedziny, które nie są już takie związane z konkretną partią i powinien też wyraźnie w pewnych momentach nawet powiedzieć nie obozowi władzy, no ale tego właśnie dzisiaj nie widać. No właśnie chciałem o to zapytać. Przytoczę cytat Mateusza Morawieckiego, premiera. Dzisiaj mamy do czynienia z drugim zamachem na Jana Pawła II. Zamachem na jego dziedzictwo, na jego miłość do Polski. Dlatego wzywam wszystkich rodaków do obrony dobrego imienia naszego wielkiego rodaka. Reporterzy PO mają filmy szkalujące papieża. Po 15 października mają zamiar ruszyć z potężnym atakiem na Jana Pawła II. Wzywam do obrony dobrego imienia papieża. To zdanie padło nie tak dawno podczas wizyty premiera w Wadowicach. Wcześniej z kolei, kiedy były uroczystości związane z beatyfikacją rodziny Ulmów, polskie władze dość mocno były zaangażowane w te uroczystości. Oczywiście między innymi Beata Szydło napisała, jeśli Niemcy chcą pouczać Polaków, niech popatrzą na zdjęcie Ulmów. Czy zdaniem księdza Kościół jest wykorzystywane w tej kampanii wyborczej przez no, obecną partię władzy? To znaczy wszystkie partie mają taką skłonność wykorzystywać Kościół i te wypowiedzi choćby dotyczące, że należy bronić papieża Jana Pawła II, no nie pochodzą tylko z PiS-u, chociaż tam te głosy są najsilniejsze, ale politycy nie są od tego, żeby w tych sprawach zabierać głos. Oczywiście Jan Paweł II jest taką postacią historyczną, która jest ważna dla wszystkich. Niemniej jednak to nie jest tak, że politycy bronią Kościoła. I myślę, że te sytuacje są wykorzystywane do kampanii politycznej. No. A co ksiądz odczuwał, widząc Jarosława Kaczyńskiego z portretem Jana Pawła II? Bo ja na przykład jako katolik no, czułem pewne zmieszanie w związku z tym. Że jednak no, ja taki czułem zmieszanie, kiedy obok pana Kaczyńskiego stał inny polityk. Pozwolę sobie nie wypowiedzieć tego nazwiska, który ma trzecią żonę. No bo dwie kolejne porzucił razem z dziećmi. No więc jeżeli takie osoby trzymają portret Jana Pawła II, no to jest już hipokryzja, dlatego że Jan Paweł II jednoznacznie wypowiadał się na temat rodziny, sakramentu małżeństwa i tak dalej. I to jest bardzo źle, że politycy nagle jednej partii biorą portret papieża czy jakąś inny znak religijny, bo też chodzi o inne znaki, i mówią, że oni są obrońcami, ale w swoim życiu tego nie realizują. I dlatego ja też czuję takie, najdelikatniej mówiąc, mieszane uczucia, kiedy widzę w tych pierwszych szeregach, ale w tych dalszych też, ludzi, którzy nie mogą powiedzieć, że są naśladowcami papieża w swoim życiu codziennym. No a tu wykorzystują czy papieża, czy rodzinę Ulmów, czy inne postacie ze współczesnej historii Kościoła jako symbol swojej władzy. No więc tu to jest bardzo złe.
Czy był ksiądz zaskoczony nagłą zmianą narracji polskiego rządu względem Ukrainy? Mam tutaj na myśli oczywiście przedłużenie embarga na ukraińskie zboże. No byłem zaskoczony, chociaż uważałem i uważam nadal, że to, co się dzieje w ciągu ostatniego przynajmniej półtora roku, a nawet i dłużej, no to jest jakaś bezmyślna polityka w stosunku do wschodniego sąsiada. Oczywiście ja jestem za pomocą humanitarną i sam w ramach Fundacji Brata Alberta, którą prowadzę, wspieram ośrodek dla uchodźców z Ukrainy Wschodniej, ale to są autentyczni uchodźcy, kobiety i dzieci, którzy stracili swoje domy. Natomiast taka polityka bezmyślności, że wszystko dla Ukrainy i nic w zamian, no skutkuje choćby tym, że pomimo tej ogromnej, wielkiej przyjaźni, no wystarczy w sumie jeden jakiś element i momentalnie to pęka. No to sprawa zboża obnażyła, jak bardzo te relacje są fałszywe, bo dzisiaj pan Zełenski się wręcz obraził na Polskę, a niedawno jeszcze widzieliśmy, jak prezydent Polski Andrzej Duda wręczał order Orła Białego panu Zełenskiemu i jak oni obaj się w sposób teatralny obejmują, całują. No już nieraz to ma charakter karykaturalny, to ich zachowanie takie w stosunku do siebie. I nagle się coś dzieje i to wszystko pęka. Natomiast myślę, że ta zmiana narracji to też jest zagrywka przed wyborami, bo jednak wszystko wskazuje, tu nie chodzi o żadne badania statystyczne, ale o takie powszechne przekonanie, że społeczeństwo nie akceptuje tych rzeczy. To znaczy wsparcie tak, ale jeżeli młodzi ludzie z Ukrainy, którzy uciekają przed wojskiem, zapełniają tutaj w Polsce ulice i jeszcze dostają za to socjal, no to jest wszystko pomieszane i myślę, że tu rząd polski gwałtownie się wycofał ze względu na kampanię wyborczą. Czy po 15 października znowu to wróci do tego, że będziemy świadkami jeszcze większych przekazów pieniędzy dla tych niekoniecznie prawdziwych uchodźców z Ukrainy? Jak to będzie? Ale choćby proszę zobaczyć, do niedawna prawie wszyscy politycy w Polsce wręcz obowiązkowo nosili flagę ukraińską na swoim ubraniu, w klapie, czy panie do sukienki przypinały. Prawie wszyscy prezenterzy najróżniejszych telewizji i nagle jak nożem uciął. Czyli to pokazuje, jak to jest fałszywe. To nie wynika z przekonania, tylko wynika z jakichś decyzji politycznych. Przypuszczam, że w wypadku Prawa i Sprawiedliwości to Jarosław Kaczyński zadecydował o tym, że w tym momencie do czasu kampanii nie nosimy niebiesko-żółtych flag albo nie akcentujemy tego, że wspieramy bezkrytycznie Ukrainę we wszystkich sprawach. No tak, już tutaj na razie odkładając tę politykę na bok, no bo niektórzy tutaj te wewnętrzną mówią, eksperci, że to być może jest granie na elektorat Konfederacji, właśnie takie zaostrzenie tej retoryki względem Ukrainy. Natomiast mnie zastanawia jeden fakt. Jak to jest, że Polska, przyjmując miliony Ukraińców, też pomagając na niewyobrażalną skalę militarnie, wspierając wojsko ukraińskie, przedstawiciele polskiego rządu nie potrafili przekonać przedstawicieli władz w Kijowie do tego, aby dokonać godnego pochówku ofiar rzezi wołyńskiej. Natomiast kiedy Polska przedłuża embargo na ukraińskie zboże, to władze w Kijowie nie wahają się ani minuty na to, aby podać... aby pozwać Polskę do Światowej Organizacji Handlu za te decyzje. I tak jak zresztą ksiądz też zwrócił uwagę, że była wielka przyjaźń między prezydentem Andrzejem Dudą a Wołodymirem Zełenskim, a kiedy byli na posiedzeniu ONZ, no to Wołodymir Zełenski nie pofatygował się, żeby podać dłoń naszemu prezydentowi. I jak właśnie to interpretować? Czy to jest trochę tak, że Ukraina grała do tej pory, czy gra ponad swoje siły, a Polska poniżej swoich możliwości?
Znaczy, ja nie dziwię się Ukrainie. Ukraina walczy o życie, w znaczeniu walczy o przetrwanie. Natomiast pamiętajmy, że jest to kraj postsowiecki. Tam liczy się siła i przebiegłość, a nie jakieś romantyczne marzenia. I tu nagle Ukraina trafia na Polskę. No, mówię to tak bardzo kolokwialnie, proszę, tutaj to nie jest cały naród polski, ale przynajmniej tak zwana klasa polityczna, żyjąca w mitomańskich wyobrażeniach o Polsce Jagiellonów, o romantyzmie, że będziemy się bić za waszą i naszą wolność, machanie szabelką i tak dalej. I decyzje rządu, bo to jednak decyduje rząd, ale także prezydent Rzeczpospolitej, były takie, że wszystko dajemy Ukrainie, nic w zamian od niej nie oczekując. No to trudno się dziwić Ukraińcom, że jeżeli Polska nic nie chce od nich, że oni mają sami na siłę coś dać. Sprawa pochówku ofiar ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Wołyniu i w innych częściach Kresów Wschodnich była tematem obietnicy wyborczej w roku 2015 ze strony pana prezydenta, wówczas kandydata na prezydenta Andrzeja Dudy. Słyszałem to na własne uszy. Jest takie nagranie, na którym pan Duda wyraźnie mówi, że on będzie się o to upominał, będzie się starał i tak dalej. Również wtedy też ze strony pani Beaty Szydło, która była kandydatką na premiera. No i co z tego? Minęło 8 lat i te wszystkie obietnice, które padały z ust innych polityków, też obozu rządzącego, nie zostały zrealizowane. Co więcej, przez 8 lat nie pochowano ani jednej, wyraźnie podkreślam, ani jednej ofiary z tych 100 tysięcy, no to byli głównie polscy chłopi, więc to też pokazuje, jaki jest stosunek do polskich chłopów obecnej władzy. I nic nie zrobiono, no więc to wszystko jest absurdem, a równocześnie setki czołgów idą na Ukrainę, pomoc humanitarna, pomoc finansowa, niedługo to już wręcz pan Andrzej Duda, no to już nie pamiętam, na którym takim międzynarodowym spotkaniu wręcz powiedział, że wszystko dla Ukrainy, ale dla Polski nie potrzeba. No więc jeżeli to mówi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy, że to jest utopijna i przy tym szalenie szkodliwa polityka państwa polskiego, bo wszyscy prowadzą dyplomację, taką czy inną, stosują zasadę coś za coś, co jest normalną sprawą. I dzisiaj mamy taką paradoksalną sytuację, że nie odbywają się pochówki ofiar polskich, ale równocześnie odbywają się na Ukrainie pomimo wojny pochówki żołnierzy Wehrmachtu, dlatego że Niemcy jednak podchodzą do tego praktycznie, czyli pomagają Ukrainie, proszę bardzo, należy pochować żołnierzy Wehrmachtu, no, którzy byli okupantami na tych terenach. To samo odbywały się pochówki sowieckich oficerów KGB, no, NKWD konkretnie. No to pokazuje, że tu polska strona wyszła, nie chcę użyć brzydkiego słowa, ale no, została wystrychnięta na dudka, ale sama to zrobiła. Czyli kolejni ministrowie spraw zagranicznych ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że te pochówki się nie odbyły. I moim zdaniem się nie odbędą, bo nie widać żadnych nacisków ze strony polskiej. No chyba, że coś po 15 października zmieni się jakiś układ, który spowoduje, że kolejny rząd, niezależnie kto będzie ten rząd tworzył, postawi taki warunek Ukrainie. No ale to myśli właśnie ksiądz, że po 24 lutego, kiedy Rosjanie napadli na Ukrainę, to ten czas, no powiedzmy, do teraz był jedynie niepowtarzalny, że można było na przykład te sprawy dociągnąć do końca i że już lepszej okazji nie będzie? Że no teraz mieliśmy najmocniejsze karty w ręku. Uważam, że tak, i tutaj muszę to powiedzieć z przykrością, i pan prezydent, i pan premier zmarnowali jedną z największych szans
na godne pochowanie obywateli II Rzeczypospolitej, również żołnierzy polskich, bo to też chodzi o groby żołnierskie, i już ta sytuacja się nie powtórzy. A wszystkie takie mówienie, że pan Andrzej Duda no, cieszy się jakimś autorytetem na Ukrainie i że on jest w stanie tam cokolwiek załatwić, to najlepszy właśnie przykład pan redaktor to dał, że Zełenski nie tylko, że nie chciał mu ręki podać, ale obraził wręcz Polaków w Stanach Zjednoczonych. Ja niedawno oglądałem wywiad, tu mogę powiedzieć, prowadził pan redaktor Rymanowski z prezydentem Rzeczypospolitej. Trzy razy go pytał, czy zadzwonił do Zełenskiego i trzy razy pan prezydent uciekał od tej odpowiedzi, no bo wiadomo, że ani nie zadzwoni Zełenski do niego, ani on do Zełenskiego. Czyli wystarczy sprawa zboża i ta fałszywa przyjaźń rozpada się w proch. No ale to jest niebezpieczne, dlatego że Ukraina jednak ciąży do Niemiec i wiemy o tym, ja to mogę powiedzieć jako historyk, że ruch nacjonalistyczny ukraiński zawsze był proniemiecki. Tak jakby nie wyciągnięto żadnych wniosków, że Niemcy są dla spadkobierców tego ruchu o wiele ważniejsi również ze względów gospodarczych i militarnych niż Polska, no, która nie stanowi takiej wielkiej wartości dla nich. Nie zapominajcie nigdy o waszym dziedzictwie. Jesteście dziećmi Wielkiej Rosji Świętych, Króla, Wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II, tego wielkiego imperium o tak wielkiej kulturze i wielkim człowieczeństwie. Nie rezygnujcie nigdy z tego dziedzictwa. Jesteście spadkobiercami Matki Rosji. Idźcie z nią naprzód i dziękuję wam za wasz sposób bycia, za sposób, w jakim jesteście Rosjanami. No mi niełatwo te słowa przeszły przez gardło, ale są to słowa papieża Franciszka. Co ksiądz czuł? No, je słysząc albo czytając, też jako historyk i poeta. No nie, tylko tak i jako historyk, i jako Polak, i jako człowiek, który jako duchowny należy do Kościoła i dla którego papież Franciszek jest następcą świętego Piotra. No są to słowa skandaliczne, tak? Ale nie są to pierwsze słowa w ustach papieża Franciszka. I dzisiaj możemy powiedzieć, że Kościół w Polsce przeżywa kryzys, ale trochę na innym tle, no właśnie tego sojuszu, ołtarza, strony, czy też strachu przed lustracją, czy sprawy dotyczące tych skandali obyczajowych. Natomiast Kościół powszechny jako całość no, przeżywa kryzys w dużym stopniu ze względu na działania i wypowiedzi papieża Franciszka, bo to nie jest jedyna tego typu wypowiedź, bo kilka tygodni później pojechał papież Franciszek do Mongolii i powiedział tam o wielkim dziedzictwie Dżingis Khana. Tego Dżingis Khana, który wyżynał miliony chrześcijan, który właśnie zniszczył Ukrainę, Ruś, bo wtedy Ukrainy nie było, który najechał Polskę, bitwa pod Legnicą. No więc jeżeli dziedzictwo tak okrutnych carów rosyjskich, Dżingis Khana ma być dla papieża Franciszka wzorem, i on jeszcze mówi, że to ma być wzór dla młodych Europejczyków, no to ja jestem przerażony. No, nigdy nie przypuszczałem, że dożyję takich czasów, że ktoś będzie Dżingis Khana chwalił. I myślę, że tutaj mamy do czynienia z jakimś takim tragicznym, bo to jest tragedia dla wielu wierzących, tragicznym działaniem papieża Franciszka, który moim zdaniem albo się już całkowicie pogubił i stracił kontakt z rzeczywistością, albo, co bardziej się obawiam, daje upust swoim niechęciom do Europy, do cywilizacji zachodniego świata. No trzeba pamiętać, że to jest jezuita, przy całym szacunku do zakonu jezuita, ale jezuita z Ameryki Południowej, który
gdzie ta teologia wyzwolenia, to takie poplątanie chrześcijaństwa z marksizmem, no jest niesłychanie mocne, gdzie tam Che Guevara jest prawie że świętym, no to dzisiaj właśnie można powiedzieć, że papież Franciszek realizuje takie spojrzenie na świat, w tym też na wojnę na przykład na Ukrainie, no, które jest bliższe marksistom niż chrześcijanom. No, nie wiem, do czego to doprowadzi, zwłaszcza, że jego nominacje kardynalskie są takie, że im kto bardziej jest lewicowy, im bardziej sprzyja marksistom, tym jest lepszym dla niego przyszłym elektorem nowego papieża. No, Kościół przeżywał ogromne trudności, herezje, schizmy, załamania. Natomiast myślę, że papież Franciszek tutaj poszedł kilka mostów za daleko w tych sprawach i na pewno w tej chwili rozbija trochę, znaczy może nie trochę, tylko bardzo mocno od wewnątrz, bo wprowadza takie zamieszanie tymi wypowiedziami, że trudno już tu mówić, że są to tylko lapsusy językowe. To jest świadome według mnie działanie papieża Franciszka. No właśnie, ten obraz też był niezwykle symboliczny, jak były Światowe Dni Młodzieży w Portugalii. I kiedy odwiedzał Fatimę papież Franciszek, to no, ani słowem też nie odniósł się do jednej z tajemnic fatimskich mówiących o tym, aby zawierzyć Rosję Matce Chrystusa. To jest też straszny kontrast pomiędzy też pontyfikatem Jana Pawła II. Ja też nie ukrywam, że no, znając trochę historię, to miałem jakieś tam reminiscencje związane z pontyfikatem papieża Grzegorza XVI z 1832 roku, kiedy potępił powstanie listopadowe. Jak, proszę księdza, wierni mają się odnosić właśnie do takiej polityki papieża Franciszka skierowanej na raczej no właśnie anty, taką no, zachodniość w wykonaniu Stanów Zjednoczonych, a skierowaną może właśnie na te, no, na Rosję? Chociaż no tutaj no, przedstawiciele papieża Franciszka zapewniają, że oni nie mają na myśli w żadnej mierze oczywiście takiej retoryki imperialistycznej. To znaczy, może od końca zacznę. Ta sytuacja, że po każdej wypowiedzi papieża iluż urzędników watykańskich łamie sobie głowę, jak wytłumaczyć, co papież miał na myśli, no to jest bardziej z książek Mrożka, Kawki czy z filmów Barei, bo to już naprawdę jest kuriozalne, żeby bez przerwy próbować tłumaczyć, że białe jest czerwone, a czerwone to żółte, niebieskie ciapki. No tak być nie może. Ja rozumiem, że zdarzają się błędy w ocenie sytuacji i tutaj pan wspomniał Grzegorza XVI, który rzeczywiście popełnił ogromny błąd, potępiając powstanie w Polsce. Niemniej to były, można powiedzieć, takie błędy w konkretnym jakimś szczegółowym, w szczegółowej sprawie. Innym papieżom też się tu zdarzały takie sytuacje, złego rozeznania pewnej sprawy. Natomiast w wypadku papieża Franciszka to mamy cały ciąg tych spraw. No, jego podejście do wojny na Ukrainie, do tego, że to według Franciszka NATO szczekało pod drzwiami Rosji i tak dalej. O ile jeszcze można zrozumieć, że on jako ten przedstawiciel tej teologii wyzwolenia, no bo de facto on realizuje te ideały tego nurtu, ma te sympatie do Rosji i ich nie kryje, to równocześnie ma sympatię do innych imperializmów i w ogóle nie widzi tego jakby zróżnicowania. Natomiast jego działania w obrębie polityki są straszne. No. Oczywiście każdorazowy papież jest nie tylko zwierzchnikiem Kościoła katolickiego, ale również
szefem państwa, które jest podmiotem prawa międzynarodowego. Watykan, Stolica Apostolska, prowadzi przecież swoją politykę, ma w każdym kraju nuncjusza. No ale widać, że tutaj papież Franciszek no, już poszedł na całego w tej sytuacji i po prostu ingeruje w sprawy polityczne. I myślę, że kiedyś w przyszłości, jak będą kolejne pontyfikaty, to raczej będziemy wspominać pontyfikat papieża Franciszka, a już można go oceniać, bo jest ponad 10 lat, jako pontyfikat takiego chaosu i pontyfikat, w którym doszło do wyraźnych zwrotów politycznych. Szkoda, myślę, że szkoda, ogromna szkoda i dla każdy człowiek wierzący no, ma prawo się czuć tutaj w jakiś sposób pokrzywdzony w tym znaczeniu, że takie słowa nie powinny nigdy padać, nie powinno być takich działań papieskich. A co będzie jeszcze w najbliższych dniach czy miesiącach, to nie wiemy, bo też nie wiadomo, jak papież się będzie ustosunkowywał do wojny w Izraelu, do wielu innych sytuacji, przecież tych konfliktów jest wiele na całym świecie. Po 1832 roku, taka mała dygresja, Juliusz Słowacki w Beniowskim bodajże napisał no, w związku z tym, z tą encykliką Grzegorza XVI, Polsko, twoja zguba w Rzymie. Po latach potem z uśmiechem na twarzy mówił o tym Jan Paweł II. Natomiast pod koniec września papież Franciszek odwiedził też Marsylię we Francji. Wizyta obracała się przede wszystkim wokół zagadnienia migracji i uchodźców. Papież Franciszek powiedział tak: ci, którzy u nas szukają schronienia, nie powinni być postrzegani jako ciężar, który trzeba dźwigać. Jeśli będziemy ich postrzegali jako braci, będą dla nas przede wszystkim darem. Z kolei Rada Konferencji Episkopatu Polski do spraw migracji między innymi mówiła: stanowczo przestrzegamy przed ich instrumentalnym wykorzystywaniem do rozgrywek politycznych oraz kształtowaniem postaw ksenofobicznych. No a też, jak dobrze wiemy, no, temat migrantów i uchodźców jest jednym z głównych tematów tej kampanii wyborczej i raczej odnoszę wrażenie, proszę księdza, że jest to retoryka strachu. Też co do Marsylii, no tu też papież Franciszek wypowiedział słowa, które wzburzyły nawet prezydenta Francji Macrona, bo przecież on dawał Marsylię jako przykład wzorowej współpracy między tubylcami, autochtonami, czyli Francuzami, a ogromną ilością napływowych mniejszości. No bo właśnie Marsylia jest symbolem odwrotnym, czyli właśnie konfliktów, ogromnych też problemów w Francji z dzielnicami arabskimi, przestępczość, narkotyki i tak dalej. Więc tutaj migracja nie wiąże się z jakąś szczęśliwością, wiąże się z innymi problemami. Więc tutaj papież Franciszek i nawet potrafił Macrona wyprowadzić z równowagi. Natomiast jeżeli chodzi o migrację, moim zdaniem nieunikniona jest migracja w Europie. To mówię to w tym znaczeniu, że są dwa powody. Po pierwsze, rzeczywiście Europa nie rozwija się, bo ten kryzys demograficzny no, jest nieprawdopodobny. Nie tylko w Polsce, ale Polska szczególnie. Więc bez dopływu osób z zewnątrz nie ma mowy, żeby utrzymać starzejące się społeczeństwa. O tym bardzo dobrze mówi ksiądz profesor Andrzej Kobyliński z Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wskazuje, że w najbliższym czasie, mówiąc tak bardzo obrazowo, nie będzie miał kto pracować na emerytury dla starzejących się społeczeństw. Więc ja nie jestem w żaden sposób przeciwnikiem napływu migrantów do Europy, więc raczej bym widział, że to jest szansa. Ale jest drugi problem, według jakiej kategorii napływają tutaj te osoby. Bo jeżeli to jest na zasadzie tak jak obecnie na Morzu Śródziemnym, że całe gangi przemytników przerzucają ludzi przez Morze Śródziemne na wybrzeże Włoch czy innych krajów, no to oczywiście to jest wsparcie procederu nielegalnego, czyli
także przerywanie tutaj polskiej granicy. Przemytnicy, którzy biorą straszne pieniądze, przewożą później busami z granicy polsko-białoruskiej czy polsko-ukraińskiej do Niemiec. Więc to jest niemożliwe. Druga sprawa, no też w tej ilości niekontrolowanych migrantów mogą być autentycznie terroryści. Ludzie, którzy przyjeżdżają po to, żeby zakładać komórki różnych organizacji terrorystycznych. I więc tak podsumowując, migracja tak, i ja jestem za tym, żeby stworzyć możliwość także w Polsce osiedlania się ludzi napływających do Europy, ale według konkretnych kategorii, czyli ludzi, którzy są wszystkim sprawdzeni, którzy przyjeżdżają tutaj nie po socjal i później machają paszportem i mówią, że im się w Polsce należy jakie kolejne jakieś przywileje, tylko podejmują pracę. Były przecież czasy w historii Polski, tej wielkiej Rzeczypospolitej, gdzie przecież napłynęły ogromne ilości, grupy, całe narody. No to przecież Żydzi, moi przodkowie Ormianie, którzy uciekali przed prześladowaniami tureckimi, także Hugenoci francuscy, nawet Czesi, Szkoci, przecież w czasie XVII i XVIII wieku no było bardzo dużo ludzi, którzy do Polski przyjeżdżali, bo czuli się tutaj bezpieczniej. Ale ci ludzie pracowali, oni nie przyjeżdżali po socjal i nie tworzyli państwa w państwie, nie rozsadzali od wewnątrz i nie tworzyli jakichś działań tej dywersji, takiej piątej kolumny. Więc myślę, że tutaj trzeba wyciągnąć też wnioski z historii, ale myślę, że demografia tutaj jednoznacznie pokazuje, że bez kontrolowanej, jeszcze raz podkreślę, kontrolowanej migracji narody europejskie nie dadzą rady. Jakiś czas temu, proszę księdza, cała Polska żyła skandalem seksualnym, który wydarzył się w parafii w Dąbrowie Górniczej. Jak ksiądz zareagował też na te doniesienia? Bo tutaj no, wielu ludzi było zszokowanych. Znaczy, zareagowałem tak, że mógłbym po raz kolejny rzec, a nie mówiłem, tak? Bo ja jednak pisałem od 10 lat na temat diecezji sosnowieckiej. To nie jest tak, że tam nagle coś się stało i wszyscy byli zaskoczeni. Przecież 10 lat temu zlikwidowano seminarium duchowne sosnowieckie po okropnym skandalu też na tle nadużyć seksualnych, to już nie będę wchodził w szczegóły. Później nie tak dawno zabójstwo księdza i później samobójstwo księdza i to wszystko tuż przy biskupie, przy jego katedrze. Teraz kolejny skandal. Tych skandali jest bardzo dużo. Nie wszystkie jeszcze ujrzały światło dzienne. Zresztą ja dostaję listy od księży Sosnowca. Te, które dotyczą wprost pedofilii, to oczywiście wysyłam do Komisji Państwowej. Te, które dotyczą innych skandali, no to staram się w inny sposób pomóc im rozwiązać. Tutaj jest klasyczne określenie. Ryba się psuje od głowy. To jest wina biskupa tutaj, że dopuszcza i że toleruje takie sytuacje. Gdyby to była normalna firma państwowa, to szef by odszedł. O ile nie sam, to by mu podziękowano i starano się wprowadzić program naprawczy w takiej sytuacji. Ale niestety to nie jest tylko sprawa diecezji sosnowieckiej. Takich sytuacji jest wiele. Dlatego, że w Polsce całkowicie zawiódł system wewnętrznej kontroli Kościoła. Proszę zauważyć, że na temat tych skandali, o których piszą już media międzynarodowe, chodzi tu o Dąbrowę Górniczą, ani słowa nie ma reakcji ze strony Episkopatu Polski czy Prymasa Polski. Więc widać, że w Polsce w ogóle nie ma mechanizmu, co zrobić z taką sytuacją? Doprowadzono
do sytuacji, że każdy biskup jest sobie udzielnym władcą na zasadzie szlachcic na zagrodzie. Z czego to wynika, proszę księdza, że no, wynika to moim zdaniem no, z ogromnej słabości obecnego kierownictwa episkopatu, które jednak przyjęło zasadę milczenia. A to się ciągnie od wielu lat, bo to była sprawa arcybiskupa Juliusza Peca i przecież pamiętam te czasy 20 lat temu, gdzie księża biskupi wręcz zachęcali do księży, żeby pisać list w obronie Peca. Wtedy stawano nie po stronie ofiar, a byli nimi klerycy, seminarium w Poznaniu, ale po stronie sprawcy. Później wiele innych skandali. Jedyny skandal, który rozwiązała Stolica Apostolska, to jest ksiądz z archidiecezji krakowskiej, arcybiskup Józef Wesołowski, który został wydalony ze stanu świeckiego. Zresztą dopiero w dniu pogrzebu to ogłoszono, ale to była decyzja apostolska. Natomiast decyzji ze strony władz polskich praktycznie nie ma w tych sprawach i dlatego jest taki chaos. Swojego oburzenia tą całą sprawą nie ukrywał też między innymi kardynał Grzegorz Ryś. Przy okazji mówił on o konieczności rozliczenia się z własną przeszłością i dokonania rachunku sumienia. I po też nominacji kardynalskiej tutaj Grzegorza Rysia była taka seria artykułów, gdzie w tytule było papież Franciszek, jak papież Franciszek mebluje Kościół w Polsce. Jak ksiądz uważa, czy rzeczywiście mebluje? Jeśli tak, to jak ksiądz ocenia to meblowanie? Znaczy, jeżeli chodzi o nominację arcybiskupa Grzegorza Rysia na kardynała, ja oceniam pozytywnie. Nie dlatego, że go znam, to jest mój młodszy kolega z seminarium krakowskiego, no ale miałem okazję go poznać w wielu innych działaniach i moja ocena jest taka, że to jest biskup, któremu zależy na dobru Kościoła. Można się tam zgadzać czy nie zgadzać z jego różnymi tam wypowiedziami czy innych działaniach. Natomiast no, jest to bardzo trafiona nominacja. No jest to też, nie ma co ukrywać, pewien, jak to nazwać, przytyk czy takie dosadne, to bym powiedział, policzek wobec innych ważnych osobistości w Episkopacie Polskim, które liczyły na to, że zostaną kardynałami, a nie zostali. W końcu Łódź to nie jest miasto najważniejsze w Polsce, jeżeli chodzi o stronę kościelną, no ale to Warszawa i Łódź ma kardynałów, a Kraków, Poznań, Gniezno tych kardynałów na pewno w najbliższym czasie mieć nie będą. No więc myślę, że być może jest pewna część biskupów, znaczy ja znam wielu pozytywnych, takich, których bym dał jako dobry przykład. Natomiast dzisiaj to jest zaklinowane od góry. To znaczy dopóki skład prezydium episkopatu będzie taki, jaki jest, a jeszcze przynajmniej przez rok się to nic nie zmieni, to też się w Polsce nic nie zmieni, bo to są osoby, które prowadzą politykę nihil novi, czyli nic nowego i wręcz blokowania tych działań. No ale nie wiem, czy tu papież Franciszek aż tak bardzo się przejmuje Kościołem Polskim, żeby tutaj wnikliwie analizował pewne sprawy, zwłaszcza, że przez ostatnie pół roku w ogóle nie było nuncjusza papieskiego w Polsce. To też jest pewne kuriozum. Odwołano jednego i to w trybie wręcz natychmiastowym, a następny przyjechał dopiero po 6 miesiącach i on wiele miesięcy jeszcze będzie musiał wgryźć się w tutaj problemy polskie, żeby to zrozumieć. No ale niemniej jednak ta nominacja kardynała jest pozytywna.
Jakiś czas temu miałem sposobność przeprowadzać rozmowę z wspomnianym już tutaj księdzem profesorem Kobylińskim. I ksiądz profesor zwracał uwagę na to, że w tym roku będzie powołaniowy Armagedon. To jest dosłownie cytat. I jak ksiądz myśli, z czego to może wynikać? Czy to właśnie jest też związane z tymi problemami wewnętrznymi, które trawią Kościół od pewnego czasu? Znaczy, powodów jest kilka, natomiast myślę, że główny powód to jest nieufność do Kościoła ze strony młodego pokolenia. Bo ja znam przypadki młodych ludzi, którzy, myślę tu oczywiście o mężczyznach, którzy myślą o drodze kapłańskiej, ale którzy się wstrzymują, bo nie wiedzą, w którą stronę to wszystko pójdzie. Znam też ludzi, którzy byli w seminariach i którzy spotkali się tam no, z rzeczami skandalicznymi i mają pewną nieufność do tego wszystkiego. Więc dzisiaj jesteśmy świadkami, że wiele seminariów w Polsce nie ma ani jednego kandydata na pierwszy rok. I po cichu likwiduje się te seminaria, łącząc je w całość. Na przykład w Poznaniu są już 4 inne seminaria, które zlano w jedną całość, to znaczy przyszli klerycy z innych seminariów i również zgromadzenia zakonne nie mają powołań z Polski. Sytuacja za parę lat będzie taka, że nie będzie możliwości zastępowania księży, którzy idą na emerytury czy umierają. No i wtedy... Ale to już będą inni się tym martwić, bo obecny episkopat czy prezydium episkopatu zachowuje się tak, jakby w ogóle nie chce reagować na to. No nie ma żadnych takich działań czy wypowiedzi, które mówią o tym, żeby coś zmienić. Jest wprawdzie list arcybiskupa Stanisława Gądeckiego do księży diecezji poznańskiej. To jest list wewnątrz tej diecezji, nie dla wszystkich, ale kiedy? No, jak 5 młodych księży odeszło w czasie wakacji. Czyli nie tylko, że nie ma powołania, ale iluś młodych odchodzi. No, ja już tu nie chcę wymieniać nazwisk, ale no, są przypadki takie, że młodzi ludzie, którzy są wręcz promowani, że oni będą tą przyszłością Kościoła, no, tych czy innych powodów rezygnują z kapłaństwa i to tuż po wyjściu z seminarium. No to dla mojego pokolenia jest to nienormalne. Oczywiście na moich rocznikach, tych, które ja znam seminarium, byli, są księża, którzy odchodzą z kapłaństwa, ale to najczęściej było już później w wyniku wypalenia czy jakichś innych problemów wewnętrznych czy zewnętrznych, konfliktów, a nie tak, że 2 lata poświęcenia ksiądz mówi, że on nie chce już być dalej księdzem. No to kto to będzie w końcu pracował w Polsce, pełnił tą posługę na parafiach? No to jest kryzys i to rzeczywiście jest kryzys ukrywany, bo takich statystyk kościelnych polskich na ten temat nie ma. Albo są bardzo ukrywane. Proszę księdza, i już na sam koniec chciałbym zapytać o sprawę najważniejszą. Jak się ksiądz czuje i jakie jest samopoczucie księdza? Czy może zacznę od drugiej strony. Samopoczucie, no jak widać, raczej dobrze się czuję. Mam, natomiast no, rozumiem, że pyta pan mnie o chorobę. Rzeczywiście dla mnie to jest nowe doświadczenie od 9 miesięcy. Zmagam się tą chorobą nowotworową. Idzie to moim zdaniem w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o wyleczenie. No, przeszedłem też wszystkie absurdy polskiej służby zdrowia. Z jednej strony poznałem wspaniałych lekarzy, wspaniałe pielęgniarki i naprawdę jestem pełen uznania dla tych osób, co pracują, ale też widzę absurdy służby zdrowia i myślę, że kampania wyborcza, jeżeli pozwolę sobie tak to podsumować, idzie właśnie na problemy przeróżne, ale mało kto mówi o służbie zdrowia, a od 30 lat jest to ta część
działalności także państwa polskiego, no, która jest, no, kuleje, mówiąc najdelikatniej. Więc myślę, że no, muszą nastąpić daleko idące zmiany, żeby obywatel statystyczny, który nie ma znajomości, nie jest bogatą osobą, nie jest politykiem, mógł tak samo się leczyć i wyjść na prostą w tej chorobie bez ustawicznego czekania w kolejkach, bo te kolejki są przerażające. Niemniej jednak raczej mam nadzieję, że to zakończy się w moim wypadku pozytywnie i tym bardziej doceniam tych, którzy jednak starają się w tych szpitalach czy w różnych innych ośrodkach zdrowia rzeczywiście wypełniać tą bardzo ważną funkcję społeczną, jaka jest opieka nad chorymi. I tu stawiamy trzy kropki. Moim i Państwa gościem był dzisiaj ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. My Państwa oczywiście zachęcamy do komentowania, do subskrybowania kanału, do wyrażania swoich opinii. Pragnę też podziękować księdzu za wywiad i chciałbym życzyć wszystkiego dobrego, bardzo, bardzo dużo zdrowia. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.